Wraz z ekipą oraz stroną Keydrop zorganizowaliśmy świąteczny konkurs na M9 Bayonet Lore oraz 14 innych noży. Wykonujcie zasady oraz śledźcie nasze kanały. Więcej informacji na głównym kanale konkursowym, który znajdziecie w pierwszej linijce opisu. Powodzenia! Siemano, z tej strony Nastir, witam was w odcinku, w którym będziemy robić kontrakt na AK-47 Fuel Injector, czyli wtrysk paliwa. Natomiast jeszcze przed tym mam dla was dwie informacje. Przede wszystkim, kto nie był na ostatnim streamie, to wyświetlę wam teraz wyniki zwycięzcy ostatniego giveawaya na kosę. Wszystko odbywało się oczywiście na żywo na ostatnim streamie. A teraz, jak już pewnie widzieliście po wstawce, zorganizowaliśmy mega kozacki konkurs na aż 15 noży, więc koniecznie wbijajcie do pierwszego linku w opisie, żeby właśnie dowiedzieć się, słuchajcie, więcej. Naprawdę warto. Myślę, że są spore szanse na wygranie, bo jednak no, to jest 15 noży. Łączna wartość tego to jest bodajże ponad 8000 zł. Także naprawdę warto wziąć udział. No i tak, słuchajcie, teraz tak, robimy sobie, słuchajcie, dzisiaj kontrakt właśnie na AK-47 Fuel Injector. Mało teraz kto nagrywa kontrakty z Counter-Strike'a, z tego co zauważyłem. Dlatego postanowiłem sobie, że wrócimy do starych czasów, powiedzmy z tak jeszcze z 2K16, jak dobrze pamiętam, jeszcze byli wtedy twórcy, co nagrywali kontrakty. Teraz zdarzają się osoby, ale jest tego naprawdę mało na polskim YouTubie, dlatego postanowiłem, że coś takiego sobie zrobimy. Słuchajcie, do dzisiejszego kontraktu weźmiemy sobie 3 nowe hyperbestie, z których możemy dropnąć właśnie albo Akacza, wtrysk paliwa, albo M4 waleczną gwiazdę. Mamy również 2 smoki P2000 cesarskie, z których możemy dropnąć M4 Mecha Industries albo Glocka pustynny buntownik. No i mamy także Bizona oraz 3 takie rewolwery, z których możemy dropnąć, słuchajcie, albo Akacza cesarzową, albo P250 Dajpyska. Jeżeli chodzi w ogóle o te skiny, no to tak, głównie zwraca nam AK-47 wtrysk paliwa w jakości minimal wear, czyli w lekkim zużyciu, gdyż wart jest 380 zł i ja na kontrakt wydałem około 150 zł, także no liczymy głównie na to, bo będzie to profit powyżej 200. Z takich skinów, które jeszcze by nam zwracały jakkolwiek kontrakt, jest to AK-47 cesarzowa, który bodajże wyjdziemy na około 0, jeżeli dropnie w minimal wear, albo na lekki plus. Natomiast liczymy właśnie na tego kałaszka wtrysk paliwa. Dobra, użyj w kontrakcie z bronią. Także lecimy, słuchajcie, do tego kontraktu. Pierwsze co, dam może tego P2000 cesarski. Ogólnie tak, większość skinów mam w stanie lekkie zużycie. Bodajże 2 skiny mam w stanie przetestowanym w boju, także nie wiem co nam dropnie. Starałem się dobierać te floaty, żeby były w miarę dobre, ale no niestety nie umiem obliczać, słuchajcie, tych floatów. Także nie wiem mniej więcej jak to tutaj będzie. Dobra, damy sobie teraz tak, nie wiem w ogóle czy to ma jakieś znaczenie, na jakim miejscu te skiny, kurczę, damy, ale damy je po prostu tak. A, jeszcze mamy Skara Krwawy Sport, to też zapomniałem, i z tego też mamy Glocka albo M4, także coś takiego. Miałem w ogóle na ten kontrakt wydać troszkę więcej, słuchajcie. Natomiast dlaczego wydałem tyle? No niestety strona, na której wymieniałem po prostu skiny, się zbugowała i nie mogłem wypłacić więcej tych tej nowej hyperbestii. Miałem mniej więcej 5 tych nów, nie wiem jak to się, słuchajcie, odmienia. Miałem mniej więcej 5 sobie przygotować. No niestety zbugowała nam się strona, a nie chciałem czekać tygodnia, żeby wypłacić inne skiny, bo po prostu trade ban był dla nich, tak? Także wolałem sobie zrobić to tak. Tu, słuchajcie, z boku umieszczę wam gdzieś szanse procentowe, mniej więcej na jakie skiny mamy jaki procent szans. Z tego co sobie obliczałem tam wcześniej, to na kałaszka mamy 15%, na kałaszka wtrysk paliwa. Czyli no mniej więcej, no na tego skina liczymy, tak? Ogólnie, kiedyś były te kontrakty o wiele fajniejsze. Można było się podpisywać, kurczę, i wiecie, były tak naprawdę, no większe emocje były przy tym, tak? Tutaj robimy tylko gotowy do wymiany. No i słuchajcie, to jest ta chwila, w której klikamy kontynuuj. No jeżeli dropnie nam kałaszek, no to jesteśmy do przodu. Oczywiście jak dropnie w minimal wear, bo może nam też dropnąć tak naprawdę przetestowany w boju. No i tak, wy już widzicie na czym wyjdę na plus, na czym wyjdę na minus. Ja tutaj robię kontynuuj i liczę, proszę gamer, proszę, daj mi tego kałaszka, no. Dobra, robimy to, lecimy, kontynuuj i słuchajcie i... Ojejku, daj pyska, słuchajcie, z kolekcji Spectrum 2 to jest...
Masakryczny drop. To jest masakryczny drop i to jeszcze w dodatku nie z tej kolekcji, której chcieliśmy. No wprawdzie lekkie zużycie, ale słuchajcie, no nie jest to dobrym dropem. Ja zaraz zobaczę, ile to jest w ogóle warte. No niestety się nie udało i to jest masakryczny po prostu drop. 26 zł, czyli zwróciło nam tak naprawdę jedną nowę tylko, którą kupiłem. No niestety, no liczyliśmy na coś innego. Natomiast chciałem się troszkę pobawić w te kontrakty ostatnio. No i tak, słuchajcie, no to by było na tyle chyba dzisiaj. Jeżeli oczywiście chcecie więcej kontraktów na tym kanale, no to zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz. No i co? Ja się będę z wami żegnał. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się, do kolejnego odcinka i yo!